Sura 37. Szeregi. W imię Boga miłosiernego, miłościwego. Na stojących w szeregach, odpychających zdecydowanie, głoszących napomnienie. Zaprawdę, wasz Bóg jest jedyny, Pan niebios i ziemi, i tego, co pomiędzy nimi, i Pan wschodów. My najbliższe niebo ubraliśmy w piękno gwiazd, także dla ochrony przed każdym szatanem zbuntowanym. Teraz oni nie mogą przysłuchiwać się Najwyższej Radzie i są rażeni ze wszystkich stron. Są odganiani i czeka ich kara bezustanna. A jeśli któryś z nich podsłucha jakieś słowo, to podąży za nim płomień przenikający. Zapytaj ich, czy oni są trudniejsi do stworzenia od tych, których stworzyliśmy? My przecież stworzyliśmy ich z lepkiej gliny. Ty zapewne się dziwisz, a oni się wyśmiewają i kiedy się ich napomina, nie zwracają na to uwagi. Kiedy zaś widzą znak, to z niego szydzą i mówią, to nic innego jak czary oczywiste. Czy kiedy umrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, to zostaniemy wskrzeszeni? I także nasi pierwsi ojcowie? Powiedz tak i będziecie poniżeni. Rozlegnie się tylko jeden krzyk i oni wtedy zobaczą i powiedzą, biada nam, oto dzień sądu. To jest dzień rozliczenia, który uznaliście za kłamstwo. Zbierzcie tych, którzy byli niesprawiedliwi wraz z ich żonami, oraz to, co czcili poza Bogiem, i poprowadźcie ich ku drodze do piekła. I zatrzymajcie ich, gdyż będą zapytani, cóż stało się z wami, że nie pomagacie sobie nawzajem? Nie, oni dzisiaj są poddani. Zwracają się jeden do drugiego i wypytują wzajemnie. Oni powiedzą, to wy przychodziliście do nas z prawej strony. Tamci powiedzą, nie, wy przecież nie wierzyliście i nie mieliśmy nad wami władzy. Nie, wy byliście ludem buntowniczym. I potwierdziło się nad nami słowo naszego Pana. My z pewnością zakosztujemy, my wprowadziliśmy was w zbłądzenie. Jednak sami byliśmy błądzący. Zaprawdę tego dnia oni wszyscy będą wspólnikami w karze. Zaprawdę tak postępujemy z grzesznikami. Kiedy im mówiono, nie ma Boga oprócz Boga, okazywali pogardę i mówili, czyżbyśmy mieli porzucić nasze bóstwa dla jakiegoś opętanego poety? Nie, on przyszedł z prawdą i potwierdził prawdziwość posłańców. Wy z pewnością zasmakujecie kary bolesnej i będzie wam zapłacone. Tylko za to, coście uczynili, oprócz sług Boga szczerze oddanych. Dla nich będzie zaopatrzenie wiadome, owoce i będą uszanowani w ogrodach szczęśliwości, naprzeciw siebie spoczywając na łożach. Między nimi krążyć będzie puchar napoju ze źródła, przejrzystego, rozkosznego dla pijących. Nie ma w nim zamroczenia i nie prowadzi do przemocy. Razem z nimi będą kobiety czyste, skromnie patrzące, wielkookie, niczym perły ukryte. Oni będą zwracać się jedni do drugich, wypytując się wzajemnie. Jeden z nich powie, miałem bliskiego towarzysza, który mówił, czy jesteś wśród tych, którzy potwierdzają? Czy kiedy umrzemy i staniemy się prochem i kośćmi, rzeczywiście będziemy sądzeni? On powie, czy chciałbyś spojrzeć w dół? Wtedy spojrzy i zobaczy swego towarzysza w środku piekła. I powie, na Boga, omalżeś mnie nie zgubił. Gdyby nie łaska mego Pana, ja także byłbym wśród skazanych. Czy teraz już nie umrzemy poza swoją pierwszą śmiercią i nie będziemy ukarani? Zaprawdę, to jest wygrana wielka. Dlaczegoś podobnego niech się starają starający. Czy to jest lepsze przyjęcie, czy drzewo az zakum? My uczyniliśmy je próbą dla niesprawiedliwych. To jest drzewo, które wyrasta z głębin piekła, a jego owoce są niczym głowy szatanów. Oni będą jeść z niego i napełniać nimi brzuchy. Potem otrzymają mieszaninę wrzącej wody, potem powrócą do piekła. Zaprawdę oni znaleźli swych ojców błądzących i sami poszli w ich ślady. Już przed nimi błądziła większość dawnych przodków, a przecież posyłaliśmy do nich ostrzegających. I spójrz, jaki był koniec ostrzeganych, z wyjątkiem oddanych sług Boga. Oto wzywał nas Noe, a my najlepiej odpowiadamy na wezwanie i uratowaliśmy jego i jego rodzinę od wielkiego nieszczęścia i uczyniliśmy jego potomstwo jedynym, które przetrwało, i zostawiliśmy o nim późniejszym pokoleniom pokój Noemu pomiędzy światami. Tak oto my wynagradzamy czyniących dobro. Zaprawdę on był spośród naszych sług wierzących. Potem potopiliśmy innych i z jego zwolenników był Abraham. Gdy przyszedł do swego pana z czystym sercem, oto powiedział do swego ojca i swego ludu: cóż wy czcicie, fałszu, bożków zamiast Boga, tego pragniecie? Cóż wy myślicie o Panie światów? Po czym przyjrzał się gwiazdom i powiedział: zaprawdę jestem chory. Oni odwrócili się od niego i odeszli. Wtedy poszedł do ich bożków i powiedział: czemu nie jecie? Cóż jest z wami, że nie mówicie? I ruszył na nie, uderzając je prawą ręką. Wtedy zbliżyli się do niego pospiesznie. On powiedział: czcicie to, co sami wykuliście? Przecież Bóg stworzył was i to, co wy zrobiliście. Oni powiedzieli: zbudujcie dla niego stos i rzućcie go w płonący ogień. I knuli przeciwko niemu. Ale my ich poniżyliśmy. Abraham powiedział: pójdę do mego pana, aby mnie poprowadził. Panie mój, obdaruj mnie sprawiedliwym. I my uradowaliśmy go dobrą wieścią o synu wyrozumiałym. A kiedy doszedł do wieku, gdy mógł pracować razem z nim, Abraham powiedział: synu mój, widziałem we śnie, że składam cię w ofierze. Powiedz, co o tym myślisz? Odpowiedział: ojcze mój, czyń to, co ci nakazano. Jeśli Bóg zechce, to znajdziesz mnie cierpliwym. I kiedy obaj poddali się Bogu i Abraham ułożył go czołem ku ziemi, zawołaliśmy do niego: o Abrahamie! Potwierdziłeś już swoje widzenie. Tak oto nagradzamy czyniących dobro. Była to próba oczywista i wykupiliśmy go wielką ofiarą i zostawiliśmy o nim późniejszym pokoleniom. Pokój Abrahamowi. Tak oto nagradzamy czyniących dobro. Zaprawdę on był spośród naszych wiernych sług i uradowaliśmy go dobrą wieścią o Izaku, proroku z pomiędzy sprawiedliwych. Pobłogosławiliśmy jemu i Izakowi. Ale wśród ich potomków są tacy, którzy czynią dobro i tacy, którzy jawnie czynią zło samym sobie. Niegdyś okazaliśmy miłosierdzie Mojżeszowi i Aaronowi. Ocaliliśmy ich oraz ich lud przed wielkim nieszczęściem. Pomogliśmy im i stali się zwycięzcami. I daliśmy im księgę wyjaśniającą i poprowadziliśmy ich drogą prostą. I zostawiliśmy o nich następnym pokoleniom. Pokój Mojżeszowi i Aaronowi. Tak oto nagradzamy czyniących dobro. Oni obaj byli spośród naszych sług wierzących. I Eliasz był jednym z posłańców. Oto powiedział on do swojego ludu: czy nie boicie się Boga? Czy będziecie wzywać Baala, a porzucicie najlepszego ze stwórców? Boga, Pana waszego i Pana waszych praojców. Oni uznali go za kłamcę i z pewnością będą rozliczeni, z wyjątkiem oddanych sług Boga. I zostawiliśmy o nim późniejszym pokoleniom pokój Eliaszowi. Tak oto nagradzamy czyniących dobro. On był jednym z naszych sług wierzących, zaprawdę także i Lot był wśród posłańców. Oto ocaliliśmy jego i jego ród, wszystkich, poza starą kobietą, która była między pozostającymi w tyle. Potem zniszczyliśmy pozostałych. Zaprawdę przechodzicie obok nich rankiem i nocą. Czy tego nie rozumiecie? I Jonasz był także między posłańcami. Niegdyś uciekł na statek załadowany, potem rzucał losy i znalazł się wśród przegranych. Połknęła go ryba, gdy zasłużył na potępienie. I gdyby nie był wysławiającym Boga, to pozostałby w jej brzuchu aż do dnia zmartwychwstania. Wyrzuciliśmy go na pustynny brzeg Chorego i sprawiliśmy, że wyrosło nad nim drzewo tykwy. Potem wysłaliśmy go do 100 tysięcy lub więcej. Oni uwierzyli i pozwoliliśmy im używać życia do określonego czasu. Zapytaj ich, dlaczego twój pan ma córki, a oni mają synów. A może stworzyliśmy aniołów kobietami i oni mogą to poświadczyć? Albo w swym zmyśleniu powiedzą: Bóg urodził syna. Oni są kłamcami. Czyżby Bóg przedkładał córki nad synów? Co jest z wami? Jak sądzicie? Czy wy się opamiętacie? Albo macie władzę oczywistą? Przynieście waszą księgę, jeśli jesteście prawdomówni. Oni wymyślili pokrewieństwo między nim i dżinnami, ale dżinny wiedzą, że będą przed nim postawione. Chwała niech będzie Bogu, który jest ponad to, co oni opisują. Poza oddanymi sługami Boga, wy i to, co czcicie, możecie skusić przeciwko niemu. Tylko tych, którzy będą palić się w ogniu piekielnym, i nie ma wśród was nikogo, kto nie miałby wyznaczonego miejsca. Zaprawdę my stoimy w szeregach i głosimy chwałę. Oni jednak powiedzieli: gdybyśmy mieli napomnienie od przodków, to z pewnością bylibyśmy szczerymi sługami Boga. Oni wcale nie uwierzyli w Koran, ale niebawem się dowiedzą. Już wcześniej daliśmy nasze słowo naszym sługom posłanym, że z pewnością otrzymają wsparcie. I prowadzimy ich do zwycięstwa. Odwróć się od nich na chwilę i obserwuj ich. Oni wkrótce zobaczą. Czyżby chcieli przyspieszyć naszą karę? Kiedy ona zejdzie na ich podwórze, będzie to zły poranek dla tych, którzy byli ostrzegani. Odwróć się od nich na chwilę i obserwuj ich. Oni wkrótce zobaczą. Chwała Twemu Panu, Panu Wszechmocnemu, który jest ponad to, co oni opisują. I pokój posłańcom, i chwała Bogu, Panu światów.